U pacjenta to startup z branży health tech. Głównie świadczymy usługi medyczne w domu pacjenta. Naszą misją jest tak naprawdę zwiększenie świadomości profilaktyki zdrowotnej i zwiększenie dostępu do tej profilaktyki. Odpowiadam za cały zespół produktowy. Współpracuję z programistami, grafikami i testerami. W głównej mierze skupiamy się na rozwoju platformy do zamawiania usług medycznych do domu. Zaskoczyło mnie u pacjenta to, że na początku, kiedy zaczynałam tutaj pracę, obawiałam się, że z racji, że to jest firma medyczna, to atmosfera będzie taka sztywna i że będą jakieś sztywne reguły. Okazało się zupełnie inaczej, że u pacjenta to taki startup, który właśnie tą medycynę trochę wymyśla na nowo i chcemy, żeby ta medycyna nie kojarzyła się tylko z chorobami i z czymś negatywnym, ale także kojarzyła się z profilaktyką, z dbaniem o siebie, z dbaniem o zdrowie. Sukcesu pacjenta moim zdaniem mógłbym określić jako stworzenie zgranego teamu młodych, kreatywnych ludzi, którzy współtworzą cały ten projekt. Dla mnie u pacjenta właśnie jako całość to składowa tych poszczególnych osób i to określiłbym jako największy sukces, który udało nam się na ten moment zbudować. Disney jest atmosferycznym menedżerem. Jego rola w biurze sprowadza się do tego, żeby wprowadzać wszystkich w dobry nastrój. U pacjenta nauczyłem się, jak wytwarzać lepsze oprogramowanie i na co powinien zwracać uwagę podczas jego dostarczania. Tu liczy się klient, tu liczy się pacjent, tu liczy się tak naprawdę każdy użytkownik. Nie jesteśmy korpo, nie mówimy korpo slangiem, mówimy po polsku. Dołączając do nas, masz bezpośredni wpływ na produkt, z którego korzysta wiele osób każdego dnia. Cześć, jestem Wojtek. Pracuję tu już 9. dzień. Dostałem nowy sprzęt. Dziękuję za zaufanie.